dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Dzień dobry, mówię wam z Bydgoszczy, kujawsko-pomorskiego miasta, które padło naszym łupem tym razem podróżniczym. I zaczynamy, tak jak kilka razy już zaczynaliśmy w naszych filmach, od sakralnej budowli. Ale budowli nie byle jakiej, ponieważ od bazyliki, która swym kształtem przypomina Panteon, a zaprojektowana została przez polskiego architekta i ukończona w 1939 roku. No i pięknie nam gra nazwa. Nawiązanie tejże bazyliki bardzo zobowiązuje i jest to największy kościół w Bydgoszczy, a także jeden z największych w Polsce. Tę naszą bydgoską podróż, bydgoską przechadzkę i przygodę zaczynamy od naprawdę wysokich C. Był największy kościół w Bydgoszczy, a teraz podobno najpiękniejsza i najszersza aleja w całej Bydgoszczy. Po prawej i po lewej stronie ulice dla samochodów, a po środku piękny trakt pieszy z ławeczkami, kwiatkami i dębami poświęconymi mieszkańcom i osobom zasłużonym dla tego miasta. No piękna, taka prosta droga. Jak te dęby urosną, to już w ogóle będzie cudownie. I tak sobie drepczemy z Małgorzatą przez Knieje Bydgoskie. Jak ci się, Małgosiu, aleja dębowa widzi? Mądrzy wszyscy filozofowie, którzy mawiają, że mina damy znaczy więcej niż tysiąc słów. A mi się aleja dębowa podoba, tylko dęby są jeszcze małe. A my nie przeszliśmy zbyt długo i zbyt wiele czasu nam to nie zajęło, aby znowu wejść w zieloności bydgoskie do kolejnego zielonego parku bydgoskiego. Nic tym dziwnego i nadzwyczajnego, ponieważ zapewne mało kto z was wie, ale Bydgoszcz jest drugim co do ilości zielonych miejsc miastem w kraju. A pierwszym, i to pewnie będzie dla wielu was zaskoczenie, jest Warszawa. No ale każdy, kto w Warszawie był, to może to przyznać, że akurat zielonych miejsc to tam nie brakuje. No i tymi zielonymi akcentami bydgoskimi dotarliśmy do Łuczniczki, pomnika autorstwa niemieckiego rzeźbiarza. Łuczniczka, która ma 175 cm wzrostu i bardzo takie klasyczne rysy ciała, jest naga do tego wszystkiego, była niezwykle kontrowersyjna w Bydgoszczy, ponieważ niegdyś stała w parku, później ją przestawiono z racji na to, że bydgoszczanie uważali ją za gorszącą, a teraz znowu trafiła do parku i cieszy oko mieszkańców. Warto wspomnieć o tej rzeźbie to, że jest takim nieformalnym symbolem Bydgoszczy, to po pierwsze, a po drugie zdobywała laury i uznania na międzynarodowych festiwalach i pokazach sztuki rzeźbiarskiej. I kolejnymi zieleńcami do zieleńca docieramy przez protest klimatyczny, chyba z tego co zrozumiałem. Docieramy do fontanny, która jest alegorią potopu. Nim dotrzemy na miejsce, to powiem wam kilka słów, bo tam będzie głośno. Mężczyzna trzyma kobietę, która mdleje. Następna kobieta umiera mu pod stopami, a obok niego zwierzęta z umierającymi swoimi młodymi. No i to ma być takie nawiązanie do biblijnego potopu. 6 metrów wysoka fontanna, hektolitry wody lejące się na owego mężczyznę. Przed wami potop fontanniany. Wśród tego majestatycznego, ogromnego zarazem szumu wody muszę wam powiedzieć, że ta powstała w 1904 roku, czyli zaledwie 4 lata przed Łuczniczką. Rzeźba fontanna jest naprawdę spektakularna. Tutaj widać to cierpienie, widać tą walkę, a dysze ustawione są w taki sposób, że woda naprawdę
bardzo naturalnie i bardzo przejmująco rozlewa się po postaciach zawartych w tym dziele sztuki i nie wiem, czy widziałem podobną gdziekolwiek w Polsce. Warto przyjechać do Bydgoszczy, choćby po to, aby ujrzeć potop na własne oczy. Ta fontanna była zniszczona podczas okupacji niemieckiej, została odbudowana także ze środków prywatnych. Wszystko to upamiętniają tablice postawione tutaj w Parku Kazimierza Wielkiego. Bardzo szybko, bo już 5 września 1939 roku hitlerowcy wkraczają do Bydgoszczy. Ale dlaczego wam to mówię? Mówię wam to dlatego, że właśnie wtedy na ulicy Parkowej w Bydgoszczy dokonana jest pierwsza łapanka w historii Rzeczpospolitej Polskiej, na terenach Rzeczpospolitej Polskiej przez hitlerowców. Ale co w tym wyjątkowego? Wyjątkowego w tym to, że jest ona nagrana na wideo. I te nagranie bardzo często wykorzystane jest we wszystkich filmach o getcie warszawskim, o hitlerowcach w Polsce, o II wojnie światowej, a pochodzi ono właśnie stąd, z ulicy Parkowej w Bydgoszczy. Te duże okna budynku znajdującego się za mną na pierwszym i drugim piętrze powinny wam już wprost powiedzieć, co to było. Dom handlowy, charakterystyczne przeszklenia, a dodatkowo jest to pierwsza żelbetonowa konstrukcja w Bydgoszczy, a ponadto w środku znajduje się szklany dach, który był pierwszym szklanym dachem w Polsce. Hotel pod Orłem, perła XIX-XX-wiecznej architektury bydgoskiej. To właśnie w tym hotelu mieszkał Józef Piłsudski, gdy przybył do Bydgoszczy, a ponadto w 1946 roku właśnie w tym hotelu miało miejsce przekazanie rękopisów Lenina władzom ZSRR. Rękopisy odnalezione zostały w sklepie mięsnym w Krakowie, zawijane w niebyłe kiełbasy. Bydgoski poeta, znający podobno osobiście Lenina i znający jego charakter pisma, zauważył je w tym sklepie i wymienił się z panią ekspedientką na papier do zawijania mięsa. Tak pozyskał te rękopisy i właśnie tutaj w 1946 przekazał je władzom ZSRR. Tak podróżując sobie wzdłuż Brdy Bydgoskiej, docieramy do budynku opery, Opera Nowa, budowana przez przeszło 30 lat, ale podobno jedna z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Polsce. No na pewno przepięknie zlokalizowana. Robimy podróże. Most zakochanych chyba każde miasto w Polsce i nie tylko w Polsce posiada. Bydgoszcz też taki posiada. Most Jana Kiepury, który prowadzi nas kameralnie na Wyspę Młyńską. Wyspę Młyńską, która swoją nazwę wzięła od niczego innego jak młynów zlokalizowanych właśnie w Bydgoszczy i pracujących dzięki potędze wody i rzeki znajdującej się w tym mieście. Wyspa Młyńska jakiś czas temu pięknie zrewitalizowana, zyskała do tego wszystkiego taki potężny trawnik, na który można wchodzić, na którym można piknikować i za to wielki plus dla Bydgoszczy, ponieważ dużo jest pięknych trawników w Polsce, na których widnieją tabliczki zakaz wchodzenia i gry w piłkę. No te wszystkie potężne zabudowania, które tutaj stoją, które skrupulatnie są rewitalizowane, to właśnie młyny miejskie. Tak wielkie, tak potężne, dzisiaj będą służyć mieszkańcom. Kiedyś także służyły, ale trochę w inny sposób.
A jak już jesteśmy w tej przemysłowej w Bydgoszczy, warto wspomnieć, że właśnie w Bydgoszczy była jedna z największych w Polsce rafinerii trzciny cukrowej. Tak, bo jeszcze 200 lat temu nie wiedziano o tym, że cukier można wydobywać i tworzyć z buraka cukrowego. Robiono to tylko i wyłącznie z trzciny. I właśnie do Bydgoszczy wszystkimi tymi rzekami i kanałami przypływała z Indii trzcina cukrowa, która tutaj była w rafinerii zamieniana na cukier. Dopiero Napoleon Bonaparte, który zabronił handlu transoceanicznego, przyczynił się do tego, że człowiek wpadł na to, żeby cukier robić z buraka, no bo słodzić się chciało. Handel transoceaniczny został zablokowany przez Napoleona, więc wymyślono, aby buraka cukrowego użyć do tworzenia cukru. I właśnie wtedy owa rafineria, bydgoska rafineria, została zamknięta. Aby przerwać tą opowieść o przemysłowej Bydgoszczy, troszkę złamiemy ją placem zabaw. Placem zabaw, który jest niezwykły. Znajduje się on na Wyspie Młyńskiej i to właśnie tutaj mogą razem z innymi dziećmi bawić się też dzieci, które posiadają jakąś niepełnosprawność, ponieważ tenże plac jest dostępny dla takowych dzieci. Świetnie, super, ekstra. A do tego wszystkiego na tym placu znajduje się krzesło, które spełnia wszystkie marzenia dzieci, a pochodzi z filmu i książki Drzewo Marzeń. Spacerując przez Wyspę Młyńską można dotrzeć także do bydgoskiej Wenecji, czyli XIX-wiecznych zabudowań rzemieślniczych zlokalizowanych tuż nad taflą wody. W jednym z nich niegdyś mieściła się fabryka spirytusu, a tuż obok była łaźnia parowa. Czemu takie połączenie? Otóż przy produkcji spirytusu wydobywa się mnóstwo pary, z którą trzeba było coś zrobić. Ciekaw jestem tylko, w jakim stanie wychodzili uczestnicy tejże łaźni z niej. Wcale się nie dziwię, że Wyspa Młyńska to jedno z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców, ale nie tylko, także przez turystów miejsce, ponieważ naprawdę fajnie tu jest klimatycznie, jest gdzie przysiąść. No i jest woda, która zawsze nadaje uroku, jest dużo zieleni, nic dziwnego, drugie miejsce w Polsce, jak pamiętacie. No i te zabudowania takie pofabryczne, pomłyńskie też robią robotę. Fajne miejsce, fajne. A most, który za moimi plecami się rozpościera, nosi imię Krzysztofa Klęczona. Jednak Klęczon miał tyle wspólnego z Bydgoszczą, co ja z baletem, więc skąd ta nazwa? Otóż nazwa tego mostu została wystawiona na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i osoba, która wygrała tą licytację, była wielkim fanem Klęczona, no i postanowiła, że most będzie nosił jego imię. Jesteśmy na Długiej, ale nie tej w Gdańsku, a w Bydgoszczy. Kiedyś kwitła rzemiosłem i handlem, a dzisiaj kwitnie pięknem i jest idealna na spacer. Dotarliśmy do pana Kazimierza, Wielkiego na koniu ogromnym. A Kazimierz Wielki jest dość ważną, nawet bardzo ważną postacią w historii w Bydgoszczy, ponieważ 19 kwietnia 1346 roku to właśnie on nadał Bydgoszczy prawa miejskie i mnóstwo przywilejów. Przywilej kucia własnej monety, przywilej handlu rzecznego. To naprawdę na tamte czasy było bardzo, bardzo dużo. A taką ciekawostką jest fakt, że Kazimierz chciał, aby Bydgoszcz nosiła zupełnie inną nazwę. Chciał, by Bydgoszcz to był królewiec. Niestety mieszkańcy się na to nie zgodzili, zaprotestowali. No i Król Wielki postanowił inaczej. Powstała Bydgoszcz. W samym centrum miasta no nic innego jak rynek. Rzecz absolutnie normalna dla większości polskich miast, a jak rynek to i ratusz, który za moimi plecami możecie właśnie zobaczyć. Jednak to ani rynek, ani ratusz w tym miejscu chyba najważniejsze i najciekawsze nie są. Najciekawszy jest 18 południk. Kiedyś, gdy jeszcze nie było kolei, minuty dla ludzi nie były zbyt istotne. Mierzono dzień poprzez pory owego dnia, czyli rano, po południu, wieczorem.
Kiedy powstała kolej, okazało się, że minuty są niezwykle istotne, ponieważ nawet jedna minuta pozwala sprawić, że pociąg się po prostu spóźni. No i właśnie wtedy Prusacy ustalili porządek minutowy, godzinowy tej części, w naszej części świata. Ustalono, że południk 15 będzie odniesieniem czasu środkowo-europejskiego. I tak się stało. Południk 15 to obecnie nasz wyznacznik czasu. Natomiast przez Bydgoszcz przebiega południk 18, a więc mamy czas taki normalny jak w zegarku naszym polskim i czas bydgoski, ponieważ południk 18 to plus 3, a na każdy jeden przypada 4 minuty, więc w Bydgoszczy jest różnica 12 minut. No i właśnie dlatego bydgoszczanie twierdzą, że mają swój własny bydgoski czas. Robimy podróże. A cóż można robić w tej Bydgoszczy jeszcze? No można pospacerować nad jej wodami, jak choćby wodami Brdyczy Kanału Bydgoskiego, które są bardzo dobrze przez miasto ograne. Można tutaj kajakiem sobie popływać, wynająć łódkę, popływać łódką taką z silniczkiem i z panem sternikiem lub tak jak my po prostu pospacerować nad nimi. No, rzeka to obecnie miejsce spacerów i relaksu na niej, a także sportu w Bydgoszczy, bo kółko i klub wioślarski tutaj mam swoje miejsce. Ale niegdyś rzeka, szczególnie w XV i XVI wieku, ta bydgoska była niezwykle zapchana łodziami i barkami, które przewoziły przeróżne towary. Zboże, miód, cukier, dziegć. No a jak przewoziły te towary, i to nie tylko tutaj w Polsce, ale także do Europy Zachodniej, dalej rzekami i kanałami, no to trzeba było gdzieś składować te owe towary. No i stąd w Bydgoszczy, jak te za mną, trzy na przykład, spichrze, jest ich tu bardzo dużo. Te, które tutaj są, stały się nieformalnym, a raczej później już formalnym logiem Bydgoszczy, które w żadnym konkursie się nie wybrało, tylko tak po prostu naturalnie rzeka i spichrze, które przechowywały te wszystkie towary, które tutaj prawo, lewo, lewo, prawo sobie pływały, stały się herbem Bydgoszczy. No ale czymś trzeba było te towary wozić. No a naprzeciwko spichrzów ewidentny dowód na to, że Polska kiedyś stała żeglugą śródlądową i przewożeniem towarów kanałami, rzekami. Barka bez napędu. Ciągnął ją niewielki statek, a ona po brzegi była wypełniona różnym dobrem, które przewożono właśnie kanałami, między innymi tymi bydgoskimi. Dzisiaj ta barka to muzeum. Miejsce spotkań szkolnych, miejsce spotkań uczniów i nauki o tym, jak to wszystko kiedyś wyglądało, ale także miejsce koncertów. Odzyskała swoją drugą młodość i tchnięto w nią nowe życie. Fajnie by było, gdyby w te wszystkie kanały, które gdzieś w tej Polsce są, też tchnięto kiedyś nowe życie i turystyka wodna, turystyka kanałowa odżyła na nowo. Niesamowicie fantastyczne to by było. A przez Brdecz przerzucony jest bardzo ciekawy monument Bydgoszczy. Jest to rzeźba przechodzącego przez rzekę. Chodźmy jej poszukać. No i dotarliśmy do spotkania chyba tylko w Bydgoszczy. Taka rzeźba przerzucona przez rzekę Lina, a na niej linoskoczek, który przechodzi sobie przez rzekę. Odsłonięty został 1 maja 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii, a pomysłodawcą tejże rzeźby był wiceprezydent ówczesny Bydgoszczy. A ja cały czas zastanawiam się, jakim cudem on się tak nie w lewo albo w prawo. Jak to jest z was? Jak to działa?
A gdybyście jeszcze dości nie mieli, to muzeum w Spichrzach, tych od herbu bydgoskiego, się zaprasza, bo otwarte jest do 20, a ostatnie wejście za 28, więc nawet wieczorem, żeby troszkę odmarznąć, bo wrześniowe wieczory nie są zbyt ciepłe, można wpaść. Bardzo fajne jest to, że to muzeum jest dostępne dla osób poruszających się na wózku, bo ponieważ jest tutaj winda, a cała reszta jest płaska, są podjazdy. No i dowiedzieć się można tutaj historii Bydgoszczy, to najważniejsze, i z bliska poznać pewnego Kazimierza. Oczywiście mowa tutaj o Kazimierzu Wielkim, czyli królu Polski, który nadał prawa miejskie Bydgoszczy i mnóstwo przywilejów, o których zresztą już wam mówiłem. No, na trzecim piętrze ostatnia część muzeum dotycząca Bydgoszczy przemysłowej. Czy warto tutaj przyjść? Pewnie, że tak. Można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a także na mapie sprawdzić sobie, gdzie które przemysłowe budynki Bydgoszczy stały. A pamiętacie, to tutaj była akcja z tym cukrem i trzciną cukrową. No i tak się kończy nasza przygoda z kujawsko-pomorską Bydgoszczą. Z Bydgoszczą, która no niewątpliwie czaruje swoją wodą i rzeką, i kanałami przepływającymi przez tutejsze pierzeje mieszkalne, swoją wyspą młyńską i tym, że ma swój urokliwy klimacik. Niestety czasami jest bruk, do wielu restauracji się dostać ciężko, bo są schody. No ale gdzie nie jest ciężko, czasami trzeba to przeboleć, jeżeli całokształt miasta daje jakieś takie poczucie fajności i takiego fajnego przebywania w tym miejscu, a Bydgoszcz zdecydowanie taka jest. Jest tu fajnie, ta rzeka naprawdę robi robotę w Bydgoszczy. Dzięki wielkie, że spędziliście z nami ten czas, że byliście z nami w Bydgoszczy. Zapraszamy na nasze kolejne filmy, do zostania z nami, no i na naszego bloga. Do zobaczenia, cześć!